No ciekawe, jak ktoś tam na czacie jest, to niech da znać, bo po tych ostatnio dniowych perypetiach internetowych, no w zasadzie to szaman się sam podsłucha, No to jak jest okej, to zrobimy już pojedynczym głosem. Witajcie moi mili w czerwonym wiodącym smoku, czyli 9 kwietnia. No to 6 dni przed końcem świata. Chyba się już przygotowaliście. Ale jeszcze zanim o końcu świata, to przeczytamy, co ten czerwony smok nam dziś przyniósł. Dziś poskramiam moje ego i robię właściwy użytek z prawa wolnej woli. Dziś kieruję się uczuciami, które nie pozwolą mi nikogo zranić. Duma i upór zaogniają tylko konflikty i przynoszą nowe problemy. Dziś zastanawiam się, co oznacza słowo kompromis. No, powiem wam, że dziś poskramianie ego było mocne tutaj. Szaman ćwiczył ego Piotrka, no bo Piotrek ciągle na obrazkach. Szamani wiedzą, że to od tego trzeba zacząć. Przynajmniej adepci na szamanów wiedzą. No i właśnie Piotrek zaczął pracę z ego w czerwonym wiodącym smoku na poważnie. No i zobaczymy, jak to będzie przerabiać. Gotowość jest, no ale... Ale w każdym bądź razie może do końca świata, słuchajcie, skończy. No bo nie wiem, czy wiecie, 15 kwietnia się nam apokalipsa realizuje. Szaman się dzisiaj dowiedział z internetu. No i nie ma lekko. Nie w 15, tylko 15, kiedy to pełnia wypada. No a i pełne zaćmienie również, ale to gdzieś tam na Pacyfiku. Głównie więc we wschodniej Rosji, może w Ameryce Północnej będzie widoczne, nie u nas. No ale było, nie było. Już przewidzieli, że to apokaliptyczny znak. Czerwony ten księżyc będzie, no i to już będzie koniec świata. No i pełny internet takich objawień. Nawet w ostatnią niedzielę byli Jehowi tutaj, dotarli na Hondraski i chcieli szamana znać. W zasadzie nie chcieli, dali mu tylko ulotkę, nawet nie chcieli go oświecać, bo zobaczyli, że już szans nie ma. I poszli uśmiechnięci z dobrymi życzeniami od szamana. A chcieli go przygotować na koniec świata, ale widocznie doszli do wniosku, że szaman przygotowany, choć dopiero dziś się dowiedział. No i tak to, moi mili, jest. Ja się z tego nie śmieję. Każdy musi mieć koniec świata przy okazji fali i postfali i tak dalej. Te końce świata chrześcijańskie jakoś dziwnie 15 w połowie miesiąca wypadają. Pierwszy był w 2010 roku, 15 sierpnia. Teraz już jest drugi. No ale to już chyba ten ostateczny. No i zobaczymy, bo szaman zapowiadał, że będzie się działo w fali ziemi, także no jak koniec świata w niej przypada, no to to jest pierwsza oznaka, że będzie się działo, a jeszcze potem dwa dni fali są bodajże, bo dziś piąty, czyli jeszcze 8, czyli do 17, no, czyli dwa dni fali, no to w całej tej fali wszystko, co z tym końcem świata się wiąże, może się zamanifestować. Także będzie się działo, moi mili. Tak, w czerwonym wiodącym smoku to dodatkowa informacja na przestrzeń wrzucona. No, ty się, Arturo, śmiej, zobaczysz, to się wszystko będzie szybko weryfikować. No, oczywiście, słuchajcie, to są metafory, ale myślę, że manifestacja jak najbardziej jakaś będzie tego wszystkiego, bo pora już najwyższa. Nie mają pewne treści poparcia na przestrzeni, nie ma jej jak już przestrzeń trzymać, więc siłą rzeczy
w najdogodniejszym momencie powinno się to zadziewać, a taki dogodny moment myślę, że właśnie jest. Także już trochę tych końców świata przeżyliśmy. Ten przeżyjemy też, natomiast jak to szaman mówi od już ładnych paru lat, każdy musi mieć swój koniec świata na koniec czasów. No i teraz to też może być koniec świata dla wielu ludzi. Bo jak to też szaman mówi, ale inni też mówią, więc nie wiadomo, czy szaman to nie powtarza, czy tak wszyscy mówią. Każdy musi mieć koniec świata, na jaki zasługuje. No i taki, co mu się w głowie nie mieści, no bo jakby mu się zmieściło, no to końcem świata nie było. A jak się mu nie zmieści, no to konsekwencje i reminiscencje tego na przestrzeni będą. Także, moi mili, wiele końców świata, jak tu Jerzy pisze, możemy jeszcze przeżyć, ale tutaj każdy ma swój koniec i to należy w tym wszystkim uwzględnić. No i nie będę się już na ten temat rozwodził, bo to już tylko kilka dni do tej manifestacji, więc ona się siłą rzeczy zweryfikuje szybciutko. Ten temat ego, słuchajcie, no to taki mocny na przestrzeni, to może tylko w przestrzeni kontrasek, bo tak jak właśnie szaman mówi tutaj, no szkoły szkołami, ale siłą rzeczy nawet jak szkół nie ma, to a jest jakiś adept w szkole, to ta szkoła jest. No i właśnie tak padło na Piotrka w tym wiodącym smoku. No i jest z jazdy, ma niezłe, no ale to może kiedyś się będzie dzielił z tym swoimi odczuciami z przestrzenią. Szaman tylko tak może przy okazji właśnie, jak to nie jest taka wieloosobowa szkoła, to wrzucić parę słów na przestrzeń, bo jak w trakcie szkół, to już z przyzwyczajenia wiecie, że szaman gdzieś znika w eterze. Teraz też z góry zapowiadam, że mogę się zniknąć na weekend, czyli może nawet w sobotę nie być jaskini, raczej na pewno jej nie będzie, ponieważ szaman we Wrocławiu wtedy i zapowiada się, że do północy od wczesnego popołudnia, a to znaczy w zasadzie od wczesnego rana nie będzie szans na audycję, ale to jeszcze zapowiem. Choć w zasadzie już zapowiadam, bo to wiadomo już, chyba że jeszcze się okaże, że koniec świata przyspieszy, no i wtedy szaman nawet do Wrocławia nie dotrze, no ale szanse na to są nikłe, ale zawsze są, moi mili. Także pewno jaskini będzie, nie będzie i w niedzielę być może i w poniedziałek też, no ale zobaczymy. Prędzej niedziela czy poniedziałek jakieś tam króciutkie, bo przez 3 dni tam pewno będzie co niemiara pracy, także nie wiadomo, czy się z tym wszystkim szaman powyrabia. Jak widzicie, w czerwonym wiodącym smoku wróciła do nas zima, to dzisiejsze zdjęcia ze Skrzycznego. Także dzisiaj było 39 wyjście szamana w sumie, a 13, czyli ta pełnia 13 to wcale nie 13, to 1 i 3, no a razem to 4, a kto to umie odszyfrować, to dużo będzie wiedział. No ale to też 3 i 1, a 31 to też 4 jest, a 31 to liczba szamana jest. No i kto to pojmie i zrozumie, to też będzie mieć wiedzę inną. Także widzicie, to wyjście wcale łatwe nie było, tym bardziej, że jakiś tam minus 1 czy 1,5 stopnia, tego śniegu niewiele, zamarznięte to tylko na górze było, no ale po tych bosakach 15-20 stopniowych, czy tam 17 ostatnich, kilkunastu, no to takie było zupełnie inne warunki. Także, no, jak to szaman przewidział, to 13 wyjście pod rząd, no i 40 jutro,
to już tak, że tak powiem, szaman studnie nadąża serwisować, bo już mu po raz 75, 13 czy 75 może już warstwa skóry z palców schodzi, więc one są prawie tak jak w lutym dziś wyglądają i jeszcze z dziurami, jeszcze jakieś z wylewami, no ale jakoś dajemy radę, słuchajcie. Piotrek już dzisiaj 21 raz pod rząd, także na to właśnie pracę z ego zdobywał moc bosakami tutaj na Skrzycznym. No i skoro taki cykl 21-dniowy, to już pierwszy z długich cyklów, można powiedzieć. Piotrek chodzi na takich ziemskich cyklach, więc są dla niego bardzo ważne, więc dziś miał jazdę nie tylko z wychodzeniem bosakiem po śniegu, ale i z szalonym ego trochę. Szaman chodzi na trochę innych cyklach, więc dla niego są ważne cykle na przykład 13 albo 1-3, jak to powiedział. No, ale jutro też cykl ważny dla szamana 40. To też ziemski cykl jest. No i szaman na ziemskich cyklach też chodzi, ale tylko na długich, bo krótkie są dla niego za krótkie, bo on za szybki jest na krótkie cykle. No i tak wam szaman dzisiaj trochę innym językiem mówi, bo ten język znowu się pewno będzie zmieniał w okolicy przesilenia, no i końca świata i tak dalej. Także już od końca świata, od 15 może się dużo na przestrzeni zmienić, słuchajcie, moi mili. O, jeszcze jakiś krzyż nas czeka, to pewno ten koniec świata będzie jakimś procesem i może trwać, no to trzeba szukać dobrego miejsca, moi mili, na obserwację tego końca świata. Szaman tu ma dobre, co prawda wypad robi do Wrocławia, ale to już gdzieś koło 15 powinien być z powrotem, aż muszę zobaczyć. No, 15 to może zdążę. Jak to będzie procesem? No i tu będziemy z góry ten proces oglądać. Do 23 pewno się tu zostaniemy, więc będziemy mieć dobre widoki, więc zalecam wszystkim też znalezienie takich widoków. To dzisiaj taka bardzo metaforyczna audycja, ale dużo właśnie. No i tak, 40.10, czyli jutro odnośnie wyjścia szamana, a na Białą Wielkanoc to raczej tam jeszcze nie ma szans, to jest taki postrach. Szaman mówił, że gdzieś w okolicy Wielkanocy to już w zasadzie tak niewiele do niej niby zostało. Myślę, że to kilka dni potrzyma, ale raczej to już są te ostatnie śniegi, już jest ziemia za mocno podgrzana. To tylko dlatego dzisiaj ten śnieg się utrzymał, że no zjechała mocno temperatura, a wczoraj w nocy w zasadzie to przed audycją mówiłem już, ulewa była wielka, to schłodziło bardzo, bo wczoraj jeszcze no wieczorem to było 12 stopni, no a dzisiaj cały dzień 3-3,5, no to już taka znaczny spadek, no a teraz to gdzieś koło zera mamy. Także pewno na rano może ten śnieżek, bo on był tylko od połowy góry, czyli tutaj dużo powyżej Kondrasek, natomiast no, na Kondraskach też cały dzień tak na zmianę grad, śnieg, deszcz i słońce. Także mieliśmy wszystkie pory roku, dokładnie tak jak 21 dni temu przed spotkaniem w marcu, przed przesileniem 18 bodajże to był. Wtedy też była podobna pogoda, tylko jeszcze była burza z piorunami. Teraz burzy nie mieliśmy. No ale 18 to było, tak. Aż szaman sprawdza, bo to czy to znowu 21-dniowy cykl. No i to ciekawie się w to wszystko wpisuje. No cóż, moi mili, dziś taka może dziwna audycja, ale wbrew pozorom trochę informacji tutaj w tych liczbach i cyfrach i tak dalej, innych rzeczach jest podane,
Słuchajcie, i nawet ten koniec świata, z którego szaman tutaj używa metaforycznie dzisiaj, no może się okazać, że wcale to nie będzie takie dla niektórych hopsiuk, zapoczątkuje pewien proces. Ale to jeszcze kilka dni nie ma co tutaj faktów wyprzedzać. Niech wszystko się dzieje w taki sposób, jak się ma dziać. No i mili, jutro biały kin, więc uważność też ważna. Bo może chociaż dzisiaj też bardzo ważny wiodący smok, to czy tam w ogóle smok czerwony, to jest ważny kin. On zawsze trochę początkuje procesy z ego, a biorąc pod uwagę tu przejawienie fraktalne Piotrka i to, jak to mocne procesy dzisiaj były na przestrzeni, no to z pewnością również u Was i w tym matriksowym świecie, który już można powiedzieć do obłędu zmierza dużymi krokami, to musi się jakoś przejawić. Dziś właśnie szaman, to jeszcze powiem, właśnie z Matrixa informacje wyłowił. To nie będzie jeszcze cykl nowej audycji, ale po prostu no, bardzo, bardzo budująca gdzieś tam w Świdniku, czyli obok Lublina. Sąd uniewinnił, słuchajcie, 75-letnią staruszkę oskarżoną o ukradzenie, o kradzież sałatki za 2,99 zł. Słuchajcie, koszta postępowania szacuje się na kilkaset razy większe od tej wartości tej ukradzionej sałatki. No ale przecież procedury wspaniałe, prawne są zajebiście skuteczne. No i trzeba było powołać biegłego psychiatrę, obrońcę, rozprawę. No i słuchajcie, szaman tylko się zastanawia, dlaczego ten biegły psychiatra nie stwierdził, że sędzia ma niemocno po kolei w głowie, że to wszystko jest po prostu paranoją i faktycznie jest rodem z psychiatryka sytuacją, a nie ta 75-latka, która poniekąd, czy w rzeczywistości usiłowała, bo nie ukradła sałatkę za 2,99. No ale przecież jest dużo ludzi, którzy ten Matrix wspierają, więc ich krwawicy zostaną pokryte te nadwyżki stukrotnie przewyższające stratę sklepikarza, który nawet nie poniósł straty, bo przecież ta sałatka nie została ukradziona moim. No i tak to wszystko tym obłędem zakrawa. No i tak metaforycznie na koniec szaman się, przynajmniej mam nadzieję, podzielił z Wami właśnie informacją, którą można było znaleźć dzisiaj. Zajebiście po prostu ważna i to są te obłędy Matrixa, które są codziennie. Ludzie po prostu w ogóle się nie zastanawiają nad pewnymi rzeczami. Słuchajcie, bo tworzymy po prostu obłęd. I jeszcze potem usiłujemy tego obłędu bronić. No ale będzie pewno jeszcze lepiej i jeszcze śmieszniej. Słuchajcie, bo to już dostrzega wielu ludzi, natomiast no jeszcze w jakiś sposób nie reagują, ale myślę, że to się skończy, bo te statki wszystkie już z tym obłędem cumują do portów, nie mają gdzie płynąć, jak to szaman kiedyś mówił. No i to musi się wszystko rozpakować, tak, że tych końców świata może się cała tutaj zacząć fura z tym 15 marca, ale myślę, że kwietnia, przepraszam, ale ten 15 kwietnia może być znamienity. Chociaż jak tutaj a jeszcze Arturę tutaj widzę, wróciłem, kto zapowiedział ten koniec świata, nie wiem, czy to znajdę, słuchajcie. Ten koniec świata jest z apokalipsą związany, więc jest taki mocno
chrześcijańskim końcem świata, a zapowiedziała go Maryja, słuchajcie, na temat Maryi szaman tu się nie będzie wypowiadał, bo to no, jest niebezpieczny temat, ale zobaczycie. Myślę, że jeszcze zanim ten koniec świata nastąpi, to szaman dużo rzeczy przy okazji powie, ale zostawi trochę na następne dni, bo ta informacja jeszcze się będzie prawdopodobnie wyolbrzymiać również w necie. To nie koniec świata dla Matrixa, to bardziej dla pewnej grupy złączonej z egregorem katolickim. Ale moi mili, nie wyprzedzajmy faktów. Będziemy to obserwować, bo z pewnością zdarzenia mające taki charakter w jakiś sposób nastąpią już wkrótce. Trzymajcie się, moi mili. Do usłyszenia jutro.